Dzień dobry, witamy po raz kolejny z kongresu 590, który odbywa się w Nadarzynie pod Warszawą na naszym stoisku Gazety Polskiej VD. Kolejny gość, pani Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, przede wszystkim chciałem spytać o wrażenia z pierwszego dnia kongresu. Bardzo dużo się dzieje. Wydaje mi się, że jest duża różnorodność tematyczna, jak i w zasadzie oprócz swojego panelu, na którym byłam, widziałam jeszcze jeden bardzo ciekawy, poświęcony energetyce panel. Myślę, że jutro spędzę tutaj trochę więcej czasu. Spotykamy się też tutaj z powodu książki encyklopedii, którą wydało PZU. Pani prezes, jakby nam pani mogła coś więcej powiedzieć na temat tej publikacji? No może trzeba zacząć od tego, że kilka lat temu utworzyłam w PZU takie biuro prostego języka, że chcemy po prostu, aby pisma, aby sposób, w jaki się komunikujemy z klientami, był taki jednoznaczny, żeby jak klient dostaje od nas pismo, to wiedział, czy ma zapłacić, czy wręcz odwrotnie, dostanie od nas pieniądze. Bo wiemy, że z jednej strony oczywiście chodzi tutaj o kulturę słowa, ale z drugiej strony chodzi tutaj o biznes. Klient, który rozumie, co się do niego mówi, nie dzwoni na infolinię, nie nęka nas pismami, to po prostu są spore oszczędności dla firmy. Później zauważyliśmy, że tak jak kiedyś był taki trend jeszcze w czasach PRL-u, żeby były takie trendy, nie wiem, niniejszym informuję, i które prawdopodobnie miały sprawić, że ten mówca jest odbierany jako osoba taka wykształcona i znająca różne trudne wyrazy. Elokwentna. Tak teraz takim najbardziej znaczącym trendem są zapożyczenia. I każdy uważa, że jeśli do swojej wypowiedzi wplecie 7 wyrazów obcojęzycznych, to znaczy, że on naprawdę jest takim wykształconym i mądrym człowiekiem. Nic bardziej mylnego. Spotkałam się zresztą w PZU z ludźmi, którzy dopiero dołączyli do organizacji, i oni powiedzieli na przykład, że jak na pierwszych spotkaniach, to oni sobie notują w ogóle, o co chodzi, bo nie bardzo mogą zrozumieć, że jest taki hermetyczny język używany przez korporacje. I postanowiliśmy wydać taką książkę zgodnie z takimi zasadami języka prostego. Długo nad tym pracowaliśmy, że te najważniejsze rzeczy to jest przedstawione w punktach, że bardzo łatwo się z tej książki korzysta. Oczywiście najlepiej to zacząć od tyłu, bo tu są w ogóle jest indeks haseł i... A co w niej znajdziemy? No, w niej na przykład znajdziemy, czy warto używać jakiegoś wyrazu obcego, czy nie warto. Bo nie jest tak, że nie jesteśmy tacy bardzo konserwatywni, że w ogóle tylko ta polszczyzna, nie wiem, dwudziestowieczna jest obowiązująca. Ale na przykład brief, czy warto używać, jestem na literę B. No tutaj jest i tak, i nie, no ale jest, że można równie dobrze zastąpić, zamiast przeczytać brief, może lepiej powiedzieć opis, streszczenie, opisywać założenia. Tu mamy bukować, BTV, jak i bullet, business trip, no Pani dużo prezes, wyrazów. Z jakim przyjęciem się spotkała na razie ta publikacja? Znaczy zbieramy wiele gratulacji, że jest to, oczywiście to nie obejmuje wszystkich wyrazów, bo też każda, pewnie gdyby podobną publikację wydał bank, to może byłoby też trochę innych wyrazów, bo każda korporacja ma jakieś swoje słownictwo, które częściej się pojawia, czy dziennikarze mają swoje deadline'y. Deadline no nie jest może pięknym słowem tak w języku polskim, ale też nie ma takiego słowa, prawda, że to już... Termin ostateczny. Tak, no mniej więcej tak to można wytłumaczyć. Brzmi naprawdę groźnie, jednak znacznie bardziej groźnie niż deadline, no ale
I no, każdy zawód ma taką grupę wyrazów, która jest mu tam jakoś przypisana i opisuje to, co robią. Także w PZU bardzo życzliwie przyjęta publikacja, wyjaśniająca, porządkująca pewne rzeczy. W drugiej części tej książki są takie, nie wiem, też najczęstsze błędy, jakie popełniamy. No jednym chyba z takich wiodących w Polsce to jest mylenie słowa przynajmniej i bynajmniej i zamienianie tego, to dosyć mocno, że tak powiem, słychać w rozmowach. Różne mylone rzeczywniki, różne mody językowe, kalki językowe, także ta publikacja jest no, niezbyt opasła, a w zasadzie obejmuje Czy ona jest całość. Dostępna szeroko? Ona jest, można ją znaleźć na naszej stronie w takiej wersji PDF-u. Mhm. I oczywiście jest do pobrania za darmo. Tak, oczywiście jest do pobrania za darmo. Mhm. Pani prezes, chciałem panią jeszcze spytać o jedną rzecz, dlaczego w nawiązaniu też do tego dzisiaj był panel zatytułowany Efektywna komunikacja w biznesie. To się ściśle z tym łączy, prawda? Ta publikacja. Jakie konkluzje, jakie wnioski po panelu? No, zauważyliśmy, że już pisma, które do nas trafiają, najczęściej są już napisane zupełnie innym językiem niż jeszcze było to 10 lat temu, że pewna taka mowa urzędowa, taki język urzędowy, którego nie mieliśmy trochę, bo w PRL-u urząd musiał pokazać, że ten petent, ten klient, no naprawdę niewiele znaczy i wiele zwrotów było takich pokazujących jego to miejsce w szeregu. Potem trochę przejęliśmy wszystko z zachodu, razem ze słownictwem, które tam obowiązywało. I dopiero w zasadzie od kilku lat mamy ten czas, tą przestrzeń, żeby budować, tworzyć taki język, który jest przede wszystkim przyjazny klientom, jednoznaczny, żeby nie trzeba było się zastanawiać, czyli właśnie efektywny. To przynosi korzyści i klientom, którzy nie chcą czytać jakichś elaboratów, nie siadają wieczorem w fotelu i nie otwierają pisma z banku czy od ubezpieczyciela, tylko oni w ogóle nie chcą od nas pism, prawda? Ale jeśli już je otrzymują, to chcą po prostu je rozumieć, jak najszybciej przeczytać i po prostu zrobić to, żeby nie mieć żadnych kłopotów, żeby nasze umowy obowiązywały, żeby dwie strony mogły się wywiązać z podjętych zobowiązań. Czyli zachęca pani nie tylko w PZU, ale żeby w polskim biznesie też w innych dziedzinach tak, używać takiego języka? Prostego, tak. Zrozumiałego, bardzo ale też jednocześnie są już takie biura prostego języka. Oczywiście żadne biuro, nawet najbardziej liczne i najlepiej wykształcone, nie rozwiąże tego problemu. To musi być jakiś zdrowy snobizm, którym musimy zarazić całą organizację, no bo nie jesteśmy w stanie pisać 16 milionów pism. Tyle mniej więcej wychodzi rocznie z PZU. Oczywiście przygotowywane są właśnie przez Biuro Prostego Języka pewne szablony, bo pewne sprawy się powtarzają. Ale każdy pracownik musi dążyć do zdobycia tej umiejętności, żeby przekazać to nie prostacko, ale prosto. Teraz badania na przykład pokazały, że ludzie wcale nie chcą, żeby zwracać się, żeby się tak bardzo fraternizować, że jednak że każdy kanał informacji musi być trochę napisany w inny sposób, że inaczej piszemy do klientów, kiedy piszemy na papierze i wtedy jest szanowna pani, szanowny panie, a inaczej, kiedy wysyłamy mu SMS, czy piszemy do niego maila, no tak jak trudno nam sobie wyobrazić, że na Facebooku ktoś nam napisze tam szanowny panie, zalajkuj mnie, no każdy
to wszystko zależy od pewnego kontekstu, od kanału, z którego korzystamy, żeby skomunikować się z klientem. Czyli zachęcamy do sprawdzenia lektury. Tak, to jest na pewno pomocna publikacja. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.